Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. Ponad 100 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Średniowieczna perła Beskidów i malowniczo położony zakątek na południu Polski. Miasto o bogatej historii, pięknie położone w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Stary Sącz to nie tylko zabytkowe, unikalne centrum i urokliwe kamieniczki, ale też wyjątkowa przestrzeń duchowa. Pierwsza lokacja miasta miała miejsce między 1257 a 1273 rokiem. Wtedy to Bolesław Wstydliwy nadaje mieszkańcom przywilej zwalniający ich z podatków i myta. 100 lat później Kazimierz Wielki zezwala na lokację Starego Sącza na prawie magdeburskim. W jaki sposób kształtował się układ przestrzenny miasta? W jaki sposób te dwie lokacje go zmieniały? Pierwszy etap to jest miasto i kościół parafialny. Wtedy pojawia się również pierwotny układ, układ owalnicowy. Owalnica jest ta wydłużona w kierunku z południowego wschodu na północny zachód, co ważne wzdłuż traktu handlowego na Węgry. W centrum tejże owalnicy znajduje się kościół parafialny. Druga lokacja miasta nadaje już bardziej regularny kształt, tak zwany szachownicowy. W tym momencie pojawia się Starosądecki Rynek, z niego z każdego roku wychodzące po dwie prostopadłe ulice. Warto zwrócić uwagę na starosądeckie parterowe kamieniczki, które znajdują się wokół rynku. Pochodzą one z XIX wieku. W 1795 roku miasto strawił pożar. Co ocalało? Jedynym domem, który ocalał, jest dom, który widać z naszego balkonu z podpisem Muzeum Regionalne, jest to dom przy Rynku 6. Był to w tym czasie jedyny murowany dom, murowany z kamienia, układanego na glinie, z charakterystycznym wysokim dachem dwuspadowym, krytym gątem. Ale ciekawostką jest fakt, że podcienia, które tutaj są na Starosądeckim Rynku i nadają mu takiego dużego uroku, to również jest pozostałość po tymże pożarze. Najcenniejszym zabytkiem Starego Sącza jest klasztor sióstr Klarysek. Ufundowany przez księżną Kingę, późniejszą świętą, od początku odgrywał istotną rolę w życiu miasta. Kompleks tworzą gotycki kościół, zabudowa klasztorna z dekoracją sgrafitową, wieża bramna oraz zespół fortyfikacji. Kiedy rozpoczyna się historia sióstr Klarysek tutaj w Starym Sączu? Rozpoczyna się w roku 1280. Święta Kinga była żoną księcia Bolesława Wstydliwego i przez długie lata razem z nim współrządziła księstwem krakowsko-sandomierskim. Po jego śmierci postanowiła tu założyć dwa klasztory. Klasztor Klarysek i po drugiej stronie miasta klasztor Franciszkanów. Tutaj ważnym miejscem jest kościół Świętej Trójcy. Co świadczy o jego gotyckim charakterze? O gotyckim charakterze kościoła świadczy jego bryła, a także sklepienie krzyżowo-żebrowe nad prezbiterium, również sklepienie krzyżowo-żebrowe w kaplicy pod oratorium zakonnym. Jest też bardzo piękna kamienna szczelnica z początku XV wieku, która stoi w kruchcie. Ma ona kształt kielicha ośmiobocznego i jest ozdobiona zdobieniami mazurkowymi. Ważnym miejscem w kościele jest kaplica Świętej Kingi. Co tam znajdziemy? Kaplica Świętej Kingi jest miejscem klauzurowym, to znaczy przeznaczonym tylko dla sióstr Klarysek. Jest oddzielona od części kościoła przeznaczonej dla wiernych ozdobną XVII-wieczną kutą kratą klauzurową. Zaraz za kratą stoi sarkofag w kształcie tumby, w którym do beatyfikacji w roku 1690 spoczywały szczątki Świętej Kingi. Gdy została ogłoszona błogosławioną, jej szczątki zostały wyjęte z tego sarkofagu i już jako relikwie umieszczone w relikwiarzach na ołtarzach. W kościele Świętej Trójcy znajduje się także cenna barokowa ambona z 1671 roku. Oplata ją wspaniała dekoracja rzeźbiarska wyrastająca z leżącej postaci. To drzewo genealogiczne przodków Chrystusa, zwane drzewem Jessego. Ma ponad 7 metrów wysokości. Przykładów takiego zdobienia jest w Polsce zaledwie kilka. W Toruniu, Choszcznie, w Krakowie i właśnie tutaj, w Starym Sączu. Z
Z postacią świętej Kingi związany jest oczywiście klasztor sióstr Klarysek, ale nie tylko. Z tą postacią wiąże się też m.in. brama szeklerska. Co symbolizuje? Brama szeklerska symbolizuje odwieczne związki Węgier i Polski. Pojawiła się tutaj przed kanonizacją świętej Kingi, czyli w 1999 roku. Takie bramy można spotkać w Siedmiogrodzie, można spotkać na Górnych Węgrzech, w Rumunii bardzo często są spotykane. Taka brama ma swój taki symboliczny wydźwięk i oznacza ochronę dla wchodzących. Błogosławieństwo dla wychodzących i często na łuku bramy taki napis się znajduje. Kolejnym miejscem związanym ze świętą Kingą jest cudowne źródełko. Jaka legenda wiąże się z tym miejscem? Pewnego dnia Kinga, spacerując w okolicach klasztoru, wetknęła w tym miejscu laskę i na drugi dzień zdumionym mieszkańcom ukazała się piękna, dorodna lipa, która z tej laski wyrosła. Spod korzeni tej lipy wytrysnęło źródełko. Poza świętą Kingą, jakie jeszcze postaci są ważne dla tego miejsca, albo może inaczej, dla kogo to miejsce było bardzo ważne? To miejsce było ważne dla królowych i księżnych, które tutaj przyjeżdżały w średniowieczu i spędzały wdowie lata właśnie w tym klasztorze. Tak było z Gryfiną, tak było z Jadwigą, żoną Łokietka, a matką Kazimierza Wielkiego, tak było z Konstancją, siostrzenicą Kazimierza Wielkiego. Zwiedzając Stary Sącz, warto zatrzymać się pod oknem domu przy ulicy Sobieskiego. To właśnie tu słynna śpiewaczka Ada Sari ćwiczyła swe nowe arie, a miłośnicy jej talentu gromadzili się, by ją podziwiać. Dziś miasto nadal tętni muzyką. Co roku odbywa się tu Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.